Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam biografię czy też sylwetkę nowego zawodnika w reprezentacji Polski. Tym zawodnikiem jest, uwaga, uwaga, Taras Romańczuk. Jest to piłkarz, zawodnik, który pochodzi z Ukrainy, natomiast występuje dla reprezentacji Polski, ma polskie obywatelstwo, które otrzymał w 2018 roku. Co prawda urodził się na Ukrainie, ale bardzo blisko granicy polskiej, praktycznie 65 km czy 60 km, zaraz wam przedstawię dokładnie, od granicy z Polską. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, możemy powiedzieć, że Taras Romańczuk jest przedstawicielem tutaj społeczności ukraińskiej w reprezentacji Polski. Tak, wiemy, że w Polsce jest teraz bardzo dużo obywateli, mieszkańców Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. No wiemy, co się dzieje na Ukrainie, nieciekawa sytuacja, walki z Rosją, no ale to są kwestie jakby polityczne, zajmujemy się dzisiaj piłką nożną. Natomiast mówi się, że w Polsce tu jest po prostu bardzo dużo Ukraińców, nawet szacuje się, że to mogą być 2 miliony czy milion Ukraińców, tak? Oczywiście żyjemy w wolnym czasach, tak? W świecie wolnym, więc jest prawo migracji, każdy ma prawo przyjechać do Polski, osiedlić się, tak? Dobra, i teraz jeśli chodzi o biografię, to Taras Romańczuk, to inaczej jest Taras Wiktorowicz Romańczuk, urodził się 14 listopada 1991 roku w Kowlu. No i właśnie warto powiedzieć, jeśli chodzi o tą miejscowość, co to jest za miejscowość. Jeśli chodzi o tą miejscowość, jest to miasto na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, siedziba administracyjna rejonu Kowalskiego. Leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, około 65 km od granicy polsko-ukraińskiej. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. No to wiadomo, że jest bardzo blisko tutaj Polski. Dobra, i teraz tak. Polski piłkarz ukraińskiego pochodzenia, występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Jagiellonia Białystok. Jagiellonia Białystok. I jeśli chodzi o życie prywatne, jego przodkowie pochodzili z Polski. Pradziadek posiadał gospodarstwo rolne w Sobibobrze. Sobibobrze. Dobrze mówię? Sobibobrze. Babcia urodziła się w pierwszej połowie 1939 roku we Włodawie, czyli jak widać ma polskie korzenie. W trakcie II wojny światowej zostali przesiedleni na obszar późniejszej Ukrainy. Z piłką nożną związali się także jego ojciec, zawodowy strażnik więzienny, który został trenerem, oraz brat, który także został piłkarzem. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując tytuł magistra stosunków międzynarodowych. 12 lutego 2018 roku otrzymał polskie obywatelstwo, tracąc tym samym dotychczasowe obywatelstwo ukraińskie. Jest wyznania prawosławnego. W 2017 roku ożenił się z Katarzyną. I teraz ta kariera juniorska. Od 2004 do 2005 roku występował w MFK Kowel, od 2005 roku występował w BRW WLK Włodzimierz Wołyński i od 2006 do 2008 roku występował w MFK Kowel. Jeśli chodzi o karierę seniorską, to piłkarz ten od 2010 do 2013 roku występował w Apierkot Kowel, jest to futsal, i od 2013 do 2014 roku Legionowo. No i 2014 roku do dzisiaj występował w Jagiellonii Białystok. Dobra, no i teraz kariera piłkarska. Wychowanek MFK Kowel, z którym rozpoczął swoją karierę w 2011 roku. Latem 2012 roku był na testach w klubie Arsenal Biała Cerkiew. Jednak kontrakt nie został podpisany. Pół roku później otrzymał zaproszenie od Legionowo. Latem 2014 roku przeniósł się do Jagiellonii Białystok. 1 maja 2016 roku Taras Romańczuk grał przeciwko Bad Beskidziu 3-2. Strzelił gola w końcówce meczu, dając utrzymanie Jagiellonii w ekstraklasie. No widzicie, czyli to jest zasłużony piłkarz dla Jagiellonii, ponieważ strzelił gola w końcówce meczu, dając utrzymanie Jagiellonii w ekstraklasie. 16 marca 2018 roku został po raz pierwszy powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Adam Nawałka zaprosił go na zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Nigerią i Koreą Południową. No zobaczymy rzeczywiście, jak ten piłkarz się sprawdzi, jak to będzie w przypadku właśnie Tarasa.
ile wniesie do reprezentacji Polski. Będzie na pewno mu ciężko, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo wiadomo, że w reprezentacji to jest oczywiście notka biograficzna na ten czas, kiedy nagrywam, pewnie ta notka biograficzna będzie dużo większa, tak? Bo jest to młody zawodnik, pewnie będzie miał jeszcze kluby różne przed sobą. Natomiast kiedy nagrywam, jesteśmy jeszcze przed występami Tarasa w reprezentacji Polski, na pewno będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, bo wiadomo, że chłopaki ciężko wypracowali, orali praktycznie ziemię, w trudzie i w pocie wywalczyli tutaj awans na Mistrzostwa Świata. Jest też mocny, solidny jakby szkielet tej reprezentacji. No jeśli zawodnik chce się tutaj wkupić w łaski kolegów z drużyny, no to poza takimi chrzcinami, tak, no to już poza meczem w hotelu, no to poza tym to trzeba też naprawdę pokazać mocne argumenty piłkarskie, tak, włożyć mocne karty piłkarskie na stół po to, żeby się wkupić w zawodników, którzy no bardzo ciężko, tak, walczyli, bardzo ciężko pracowali, żeby zdobyć tutaj awans na Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, rzeczywiście fajną sprawą na pewno jest to, że Adam Nawałka nigdy nie zamyka drzwi do kadry. Zawsze to powtarza, że drzwi do kadry zawsze stoją otworem. Nie ma takiej opcji tutaj, żeby jakiś piłkarz, który jest wybijający się, czy piłkarz, który pokazuje się w Ekstraklasie, nie mógł się dostać do reprezentacji. Zawsze jest droga otwarta dla każdego piłkarza, który jest wybijający się. Nie jest ta kadra sztywna, zamknięta, że nikt nie może do niej dołączyć. To jest fajna sprawa. A z drugiej strony jest to też ogromna szansa dla Tarasa Romańczuka, bo jest to szansa na to, żeby się jeszcze bardziej tutaj wybić, tak, bo będą mogli go zobaczyć rzeczywiście kibice w całej Polsce, nawet na świecie. Szansa do tego, żeby poszedł jeszcze do lepszego klubu. Jagiellonia to jest Białystok, to jest bardzo dobry klub, natomiast wiadomo, że po prostu ma szansę na to, żeby pójść dalej. Wszystko zależy na dobrą sprawę od niego samego. Także zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Przepraszam, no ale zobaczymy właśnie, jak tutaj piłkarz będzie występował. Trzeba też wiedzieć, żeby się wkomponować tak naprawdę w ten zespół, w tą drużynę, tak? I żeby wnieść jakąś wartość dodaną. Jeśli chodzi tutaj, no Taras Romańczuk ma obywatelstwo polskie, natomiast wcześniej byli tacy piłkarze, więc to nie jest dziwna sprawa, że tutaj piłkarze, którzy mieli polskie korzenie, polskie tutaj pochodzenie. No nie mówię o tych czasach, co Franciszek Smuda, czyli tak zwane farbowane lisy, jak to on sam określił, że praktycznie byli tutaj szukani piłkarze po całej Europie, którzy jakieś tam mieli korzenie tam polskie i tego. Jakby wiadomo, że ten projekt się nie zrealizował, nie spełnił, jeśli chodzi o Franciszka Smudę, tak? Natomiast wcześniej przecież mieliśmy Olisa Debę, który uzyskał polskie obywatelstwo, a przecież występował w kadrze Engela, która pojechała na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii. Olisa Debę, tak, który uzyskał obywatelstwo dzięki temu, że wziął ślub bodajże tak z Polką. Jeśli się mylę, napiszcie w komentarzach, już nie pamiętam, bo to było kilkanaście lat temu. Natomiast rzeczywiście, tak, kadra jest otwarta dla każdego piłkarza, jeżeli chce po prostu coś pokazać, chce udowodnić, to jak najbardziej ma szansę. Trzeba też szukać nowych zawodników. Ja powiem tylko taką rzecz, jeżeli tutaj pojawiają się jakieś słowa krytyki związane z powołaniem nowych piłkarzy, bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale teraz może piłkarz przyjechać na gotowe, wcześniej było wywalczone przez zespół. Selekcjoner Danii powiedział tak, że Polska jest prosta jak drut do przewidzenia pod kątem taktycznym. To znaczy, gramy cały czas tymi samymi zawodnikami, praktycznie w tym samym zestawieniu, mamy tego samego selekcjonera i jesteśmy prości, znaczy prości w sensie przewidywalni, w ten sposób, prości, to proste to może być kij, ale jesteśmy przewidywalni i mówił właśnie, że jest łatwa do rozgryzienia, więc niejako, no ja nie mówię tutaj, żeby dzwonić Adama Nawałkę, nie o to mi chodzi, tylko niejako trzeba szukać nowych rozwiązań, nowych zawodników, puszczać świeżą krew po to, żeby wprowadzić nowy system gry, tak, czy nowych zawodników, których jeszcze przeciwnicy nie znają, przeciwnicy nie są w stanie przeanalizować. Wiemy, że dzisiaj żyjemy w dobie komputerów, systemów różnych tam informatycznych, tak, też, które są dostarczane dla reprezentacji, gdzie są prowadzone szczegółowe analizy, dokładnie jeśli chodzi o piłkarzy. Ja na przykład swego czasu byłem zdziwiony, że bramkarze przed meczami dostają dokładną wypiskę, jeśli chodzi o karnego, ile razy na przykład napastnik 12 razy strzelił w lewe okienko, 5 razy na przykład strzelił w środek, albo ma sobą po prostu prawą nogę, więc tak praktycznie bramkarz otrzymuje tak precyzyjne informacje dzisiaj, można powiedzieć matematyczne, może sobie liczyć, tak, jeżeli widział tutaj statystyki na przykład
przykład na 5 strzałów zawsze podbuje, tak? I te wcześniej 4 razy strzelał karne i po prostu strzelał bramkę, natomiast teraz za 5 razem spuduje. Więc można sobie nawet obliczyć tutaj z dokładnością matematyczną. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Tarasa Romańczuka, zobaczymy, jak ta kariera się rozwinie, jak się ta rozwinie. Niewątpliwie zasłużony dla Jagiellonii jest Białystok, ponieważ uchronił Jagiellonię Jagę przed spadkiem. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz. Moje zdanie na końcu jest takie. Jeśli byście mnie zapytali w jednym zdaniu, o co na ten temat myślę. Uważam, że każdy zawodnik dla reprezentacji Polski jest dobry, który wnosi jaką wartość dodaną, który wnosi jakąś wartość dodaną, daje coś więcej reprezentacji. Wtedy uważam, że taki zawodnik jest pożyteczny i potrzebny reprezentacji. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!